dobry. Boże Słowo, które na dzisiejszy dzień jest przeznaczone do przeczytania i do rozważania, czytam po pierwsze z trzeciej Księgi Mojżeszowej, z 10 rozdziału, 3 wiersza, a następnie z pierwszego listu Pawła do Koryntian, z 3 rozdziału, 16 wiersza. Oto co Pan rzekł: na bliskich moich okazuję świętość moją, a wobec całego ludu chwała moja. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Moi drodzy, Pan Bóg okazuje świętość wobec całego ludu na swoich bliskich. To jest bliskim Pana Boga. Myślę, że wszyscy my, którzy jesteśmy ochrzczeni, którzy jesteśmy chrześcijanami, którzy wyznajemy Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela, jesteśmy bliskimi Bogu. Stajemy się Jego dziećmi, więc ta bliskość jest szczególna. I na nas ma się okazywać Boża chwała. Przez nas Pan Bóg chce działać. Dalej dowiadujemy się, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, świątynią Bożą i Duch Boży mieszka w nas. Ten Duch Boży został nam udzielony w trakcie sakramentu chrztu. Dlatego nieprzypadkowo tutaj dzisiaj zająłem pozycję obok chrzcielnicy, której fragment widać na niniejszym kadrze. Moi drodzy, jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Pan Bóg w nas przez swojego Ducha mieszka i okazuje swoje działanie przez nas. Tego musimy być świadomi każdego dnia, że jesteśmy ochrzczeni, że jesteśmy własnością Boga. Każdy pobożny Żyd, gdy wchodził do świątyni, a z tych każdych pobożnych Żydów to byli przede wszystkim kapłani, bo tylko oni właściwie mieli wstęp do świątyni, przygotowywali się w szczególny sposób. Tak jak na przykład Zachariasz, który został wylosowany, by składał ofiarę z kadzidła w świątyni, by tam sprawował swój kapłański dyżur. To było dla niego wielkie przeżycie. To nie zdarzało się nawet kapłanowi każdego dnia. Mniej więcej, jak podają egzegeci, znawcy tematu, 2 razy w roku, jeśli się udało, to już można było mówić o szczęściu. I to był dzień wielkiego przygotowania, dzień wielkiego zaangażowania, dlatego że kapłan mógł przestąpić progi świątyni. Bo, jak wierzono, w świątyni przebywał Bóg, do świątyni zstępował Bóg, stąd mamy to miejsce święte i miejsce najświętsze za zasłoną z Arką Przymierza. To spotkanie z Bogiem w świątyni zawsze było szczególne i zawsze było wielkim przeżyciem. Tymczasem my się dowiadujemy, że Bóg mieszka w nas i że my jesteśmy świątynią. Więc skoro taka odpowiedzialność i nas dotyka, powinniśmy też się odpowiedzialnie zachowywać i żyć w świadomości bycia ochrzczonym i żyć w świadomości bycia Bożą świątynią. A jeśli jestem Bożą świątynią i Bóg przeze mnie działa, to nie mogę zamknąć Go w jakimś swoim zakamarku i wypuszczać tylko na chwilę, kiedy mi to pasuje, kiedy mi to odpowiada. Ale to działanie Boga i Jego obecność w moim życiu, w moim wnętrzu, w moim doświadczeniu powinno być widoczne w każdej chwili. Dlatego zanim powiem coś nieprzemyślanego, powinienem 2 razy się zastanowić, albo nawet 3. Czy takie, a nie inne słowa wypowiedzieć. Dlatego zanim pomyślę, to może powinienem sobie przypomnieć, Bóg przez Ducha Świętego mieszka we mnie, czy to, co myślę, jest godne i czy to się Bogu podoba. Zanim dokonam czynu, też powinienem się zastanowić, czy ten Duch Święty, który został mi udzielony z tym, co ja chcę zrobić, z tym, czego chcę dokonać, się zgadza. Mamy żyć w świadomości bycia Bożą świątynią i tym, że Pan Bóg działa przez nas i że jesteśmy wszyscy bez wyjątku Jego narzędziami. Moi drodzy, Marcin Luter w chwilach, kiedy nachodziła go pokusa, miał taki zwyczaj, że siadał przy stole i nożem rył słowa w stole: jestem ochrzczony. Nie wiadomo, co na to Katarzyna, jego żona. Myślę, że nie była zadowolona z niszczenia mebli, nawet w szczytnych teologicznych celach. Tymczasem Luter w taki sposób sobie przypominał, że jest świątynią Ducha Świętego. Ja też nie zachęcam nikogo z was do niszczenia mebli, ani do podobnych praktyk, ale do tego byśmy pamiętali, że przez Ducha Świętego Bóg mieszka w nas i w związku z tym powinniśmy być dobrym świadectwem. Myślę, że dzisiejszego dnia i nie tylko będziemy mieli ku temu sporo okazji i dlatego takiego udanego, błogosławionego dnia wszystkim wam i sobie, którzy jesteśmy świątynią Ducha Świętego, gorąco i serdecznie życzę. Zostańcie z Bogiem.